Polska przechodzi głęboką transformację energetyczną. Chcemy ograniczać emisyjność naszej gospodarki, dbać o czyste powietrze i środowisko, modernizować energetykę i tworzyć przemysł przyszłości. Jednocześnie doskonale rozumiemy, jak kluczowa jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Była ona dla Polski wyzwaniem przez ostatnie 30 lat. Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski będą zdywersyfikowane moce i źródła krajowe. Chcemy osiągnąć to dzięki oparciu krajowej energetyki na polskich prosumentach, morskich farmach wiatrowych, na Bałtyku i elektrowniach jądrowych, tych wielkoskalowych, ale też małych reaktorach modułowych, które mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw dla przemysłu energochłonnego i potencjalnie ciepłownictwa systemowego.